Dekoracja świecznika z komosy. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na pierwszą dekorację z komosą białą. Komosa biała jest traktowana u nas w kraju jako chwast i przechodzimy koło niej codziennie, rośnie dosłownie wszędzie. Przy drogach, na łąkach, w ogrodach, walczymy z nią. Mało kto korzysta z komosy białej jako zamiennik ryżu bądź kaszy, czyli w naszej kuchni. Ja nie spotkałam się z komosą nigdzie, kto by ją przygotowywał, gotował, więc nie będę się na ten temat wypowiadać, bo nigdy nie jadłam. Więc zajmiemy się dzisiaj dekoracją, bo w dekoracji używam komosy, jest przepiękna, pięknie się zasusza i teraz przy robieniu dekoracji, gdy jest świeża, te ziarenka, te kuleczki małe nam lecą i wypadają, ale wierzcie mi, że później ta komosa, ona obsycha i ona się bardzo dobrze na dekoracjach trzyma i pięknie wygląda. Zawsze można też spryskać ją takim klejem w sprayu. Ja już w wcześniejszym filmiku pokazywałam Wam ten klej, który ja używam do traw przede wszystkim, ale jeżeli coś Wam się sypie, coś nie wypada, żeby się sypało, gdy postawimy świecznik na stole, to możemy spryskać sobie takim klejem i wtedy dekoracja bardzo ładnie nam się trzyma. Do komosy ja w dzisiejszej dekoracji nie dodałam specjalnie żadnych kwiatów, żeby pokazać Wam, jak wygląda sama komosa w dekoracji i jak można ją przymocować do takiego wysokiego szklanego świecznika. Ja mam wąskie te świeczniki, wyglądają cudownie na stole i bardzo lubię, słuchajcie, jak te świece są już takie oblane woskiem. Pamiętam, kiedyś robiłam grilla, rozstawiłam świece na różnych wysokościach, one mam wyższe, niższe. Chyba te świeczniki kupiłam w Ikei bodajże, te szklane, o ile pamiętam. Więc może jeszcze w Ikei są, ale chcę Wam powiedzieć, że gdy robiłam grilla i postawiłam je na stole, na dworzu, na tarasie i był wtedy bardzo duży wiatr, świece mi nie zgasły, ale ten wosk przepięknie lał się na jedną stronę i ja te świece sobie zatrzymałam. Do domu używam innych świec nowych, ale powiem Wam, że uwielbiam jak stoją te świece jako dekoracja po prostu na komodzie, gdzieś na stoliku. Wyglądają przepięknie, więc jak wieje wiatr, można sobie zrobić bardzo dekoracyjną świecę. Ten wosk wygląda bardzo ładnie. I zobaczcie, ja na druciku przymocowałam, brałam po 3 łodyżki komosy i przymocowałam ją do drucika. I tak naprawdę te kępki komosy przymocowałam sobie na prawo, na lewo, na prawo, na lewo, żeby ona mi się tak później ładnie rozłożyła na całym świeczniku. Teraz ją przymocuję do świecznika, do świecy i zobaczcie, i mamy zupełnie inny świecznik. To jak jest tych świeczników więcej, na przykład 3 albo jeszcze więcej, to wtedy wygląda to przepięknie. Można do tej komosy, o tutaj macie te ziarenka komosy, to jest naprawdę, to jest coś w rodzaju kuskusu, tak? Jak kuskus, takiej wielkości są te. Tutaj mamy młodą komosę, ona ma więcej liści na gałązkach i tutaj pokażę Wam, zrobię taki wianuszek. Na poprzednim świeczniku, który tam zaraz będzie na zdjęciach, zrobiłam wianuszek z bardziej wystającymi gałązkami i one bardziej tak będą wiszące. Tutaj zrobię taki zwykły wianuszek z takich młodych pędów komosy, żeby wykończyć pięknie podnóże świecy. Mam nadzieję, że też Wam się ta dekoracja spodoba. Tutaj do tej komosy można dodać i rumianek, który rośnie nam, ten polny,
przy drodze, na łąkach, też wygląda pięknie, tak wetknięty pomiędzy tą komosę. Więc jeżeli chodzi na przykład o taką dekorację na wieczór, gdy mają przyjść goście, gdy przygotujemy pięknie stół, to naprawdę te rumianki można wsadzić pomiędzy komosę. Nie trzeba jej wsadzać do wody, bo nawet jeżeli ona nam zamknie troszeczkę te swoje płatki kwiatów, to i tak będzie bardzo ładnie wyglądać chociaż na ten jeden wieczór do dekoracji, wtedy kiedy potrzebujemy. Można dodatkowo zerwać sobie też wrotycz, te żółte kuleczki. One są bardzo mocne, więc też pięknie nam wytrzymają takie bez wody. I jeszcze gipsówka też przecudownie będzie wyglądać w tym zestawieniu z komosą. I gipsówka pięknie wygląda też w wazonie, jak jest komosa do niej dodana. Także jeżeli macie, to zobaczcie, efekt jest naprawdę bardzo ładny, a to jest zwykły chwast. Mijamy go codziennie na ulicy. Mam nadzieję, że dekoracja Wam się spodobała. Piszcie w komentarzach, co myślicie o takiej dekoracji i pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Dziękuję Wam, pa, pa!